Civic Social, wiecie co musicie zrobić. No i chodźmy na tor. Szykuję się już na wyjazd na tor, ale mam swój cel. A tym celem jest wyprzedzić chociaż jedną osobę na torze. Będzie ciężko, ale zobaczymy co wyjdzie. Kibicujcie mi i dajcie teraz info w komentarzach, czy mi się uda. No to jadę na pierwszą sesję, mega się boję. Nie wiem kto tam będzie. Najpierw się zapoznam z torem, później będę coraz szybciej jeździł. Dzień dobry. No, kłaniam się, witam. Tędy wyjeżdżasz, powolutku sobie najpierw poznasz tor, cały czas dookoła na spokojnie. Pierwszy trening to jest typowo taka rozgrzewka jak wszędzie indziej, nie? Powolutku, spokojnie, pojeździ, zobacz jak jest. Nie? Jak oni przejadą, to sobie tędy wyjeżdżasz, nie? Okay. Zawsze w jedną stronę, na torze się nie wolno zatrzymywać, tak samo jak wszędzie. Tak jest. Jak coś chcesz, to zjeżdżasz tutaj, nie? Okej. Okay. Tutaj, nie? Dobra, dzięki. Tak jak pan powiedział, jedziemy. Trzeba rozgrzać też okątki. Pierwszy zakręt, prawo. Jak tam? Dobrze. Przytarłeś coś? No, przytarłem. Glebem na pierwszym zakręcie poleciałem. O kurde. Opona zimna, puch! Straciłem zupełnie pewność. Przed chwilą był tutaj Tomir, który dał mi parę wskazówek i mam nadzieję, że na następnej sesji będę szybszy. A te wskazówki to: po pierwsze, na prostej łokcie do góry i zgarbiony. I gdy wchodzimy w zakręt, nie puszczamy tej pozycji tak. Zakręty z kolei pokonujemy w ten sposób. Nogą układamy w ten sposób i jakbyśmy chcieli barki dopchnąć do kierownicy. Jak najdalej, jak najdalej. Natomiast w ciasnym zakręcie przysuwamy się mocno do zbiornika. Dokładnie tak samo. No i oczywiście patrzymy do przodu na tor, a nie na bok. Okej, teraz jadę kółko na pełnej bombie i zobaczycie to z danymi telemetrycznymi, a zaraz po tym mój własny challenge. Normalnie szedłeś jak kuna. A mogłeś mnie wyprzedzić? Źle wjeżdżasz na ten zakręt. No i koniec torowania. Jestem już w garażu, zmęczony, ale mega zadowolony. Co najważniejsze, super wrażenia, no i mega progres. Jeszcze nieraz wrócę na tor, poza tym pitbike spisywał się idealnie. No i challenge, jak przed chwilą widzieliście, w 100% wykonany, bo wyprzedziłem niejednego rajdera. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, elo!